Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Słuchaj, dwa testy w jednym. Testuję tutaj jeden produkt. Mycie, kolejne tym produktem. Jest to w sumie, można powiedzieć, produkt do oprysku, czyli mycia wstępnego, ale można też nim myć. Ale nie tego będzie dotyczył test, słuchaj. Teraz mam ciepłą wodę, bo przedtem próbowałem zimną. Chcę zobaczyć, jak ten produkt się zachowa przy ciepłej wodzie. Dzisiaj o rękawicy Workstaffa. Tak jak widziałeś wcześniej, troszeczkę z nią polatałem. I co? Na dzień dobry. Cóż mogę powiedzieć? Słuchaj. Sztywna była. I jest taka. Troszeczkę w środku brakuje mi takiego, kurczę, przyjemnego wykończenia. Kolejna rzecz, słuchaj. Na początku fajnie całkiem fajnie leżała w dłoni. Tak mi ją, można powiedzieć, że obciskała. Troszeczkę próbowała udawać Giona. Ale po... na 100 myciach, słuchaj, zobacz, co się dzieje. Ściągacz trzyma oczywiście, ale już, zobacz, słabiutko. I żeby nie było, mam tutaj ADBL-a. Zobacz, ADBL jest troszeczkę większy, ale za chwilę przejdziemy też do ADBL-a, porównam, żeby nie było. Lecimy dalej z myciem. Rękawica trzyma dużo wody, co jest bardzo fajne. Naprawdę trzyma dużo wody, jest ciężka, ale w środku to wykończenie, no teraz już po kilkunastu myciach rzeczywiście troszeczkę odpuścił, ale brak mi takiej miękkości tej rękawicy, kurczę, w środku. Oczywiście rękawica nie jest zła, to nie jest tak, że nią nie umyjesz auta, ale Gion kosztuje prawie 3 razy tyle. No i moim zdaniem ta jest... i ta 3 razy tańsza, no, 3 razy gorsza, o tak może powiem, nie 3 razy tańsza, 3 razy gorsza, no ciężko jest zastąpić Giona z tego względu, że tam mamy grubo mięsa, tam jak założę tą rękawicę, to mam tyle mięsiwa, tyle, idealnie dopasowana. Dobra, słuchaj, teraz tak, robię płukanko i specjalnie na zmianę wezmę ADBL-a, bo mam wrażenie, a raczej wiem, że ADBL jest przyjemniejszy w środku. Zdecydowanie, słuchaj. O, taki fakt, że jest luźniejszy, ale on mi się wydaje taki mniej sztywny, taki, kurczę, założę specjalnie na drugą rękę Workstaffa. Tak, i on w środku jest taki bardzo zbliżony, ale ten wydaje się, jakby miał mniej mięsa, ale jest taki przyjemniejszy. Ta znowu ewidentnie czuć, że trzyma więcej wody. Którą bym wybrał? Patrząc na gabaryty, zdecydowanie zrobiłbym tak. Ten ściągacz założyłbym do Workstaffa i byłoby idealnie prawie. Ale jakbym miał wybierać, to chyba wybrałbym Workstaffa jednak. Ale teraz lecimy. Myjemy. Kurczę, ADBL zdecydowanie lżejsza. Tu troszeczkę jakby walczymy z Workstaffem. I jeżeli chodzi o poślizg taki, ten sam produkt, ADBL, tak jak mówię, ona sprawia wrażenie delikatniejszej, tak jakby była o półeczkę wyżej. I osobiście, jakbym miał wybrać, to wybrałbym chyba ADBL-a. Pomimo, że wisi tak jak ta. Jednak chyba wybrałbym ADBL-a, bo ona troszeczkę mi tak przypomina wagowo Giona, bo Gion nie dość, że łapie dużo wody, to jest lekki, nie wiem, jakie ma wypełnienie w środku. Tutaj, kurczę, o! Właśnie, tutaj jest tak jak z tym ich padem właśnie mikrofibrowym. Też taki ciężki, zapadzisty i dlatego mi nie podszedł, bo jest walka. Tu jest też troszeczkę walka z tą rękawicą. Rękawica, podkreślam, one nie są złe. Naprawdę, tutaj cena do jakości trzyma poziom, ale w porównaniu do Giona, no niestety. Jeżeli mamy to porównać, to rzeczywiście cena adekwatna do jakości. Gion kosztuje swoje, ale naprawdę jest niezniszczalna. Tutaj widzę, że rękawice też długo posłużą. No dobra, słuchaj. Z mojej strony to wszystko. Taki szybki strzał, bo prosiliście mnie, żebym wrzucił coś z rękawicami od Workstaffa i ADBL-a. Z ADBL-a już była. To już temat znasz. Teraz Workstaffik. I zobacz, no fajnie się nią myje. To nie jest tak, że ona jest beznadziejna. Ale, no mówię, kurczę, robi się taki naleśnior, zobacz, widzisz? Naleśnior, taka, kurczę, deska, o! Deska taka się robi, to mnie wkurza. I tutaj ADBL bardziej bryluje, bo on jest cały czas taki jakby napuszony właśnie. No i ten ściągacz, no,
Dobrze, że on w miarę dobrze trzyma, kurczę, bo zjechałaby na maksa. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!